Moi kochani, kiedy już poruszyłem ten temat, temat poczuł się bardzo poruszony, słuchacze też, ja również, i chciałbym na ten sam temat popatrzeć z trochę innej strony. Temat brzmi: życie z martwieniami niszczy związek. A teraz czemu? Z zupełnie innej strony, przyglądając się problemowi. Oprócz tego, że jak żyjemy zmartwieniami i chodzimy smutni od rana do wieczora, to oprócz tego życie zmartwieniami dlatego niszczy związek, gdyż niszczy nasze życie fizyczne, ponieważ zmartwienia działają podobnie jak strach. Powodują wydzielanie adrenaliny i noradrenaliny. Jak się martwię, to wydzielam hormony stresu. A jak jestem zestresowany, to mój organizm broni się przed stresem. A jak mój organizm broni się przed stresem, to się zajmuje czymś zupełnie innym. Mój system immunologiczny zajmuje się czymś zupełnie innym niż tym, czym mógłby się zajmować. A mógłby się zajmować wieloma ciekawymi rzeczami. Między innymi odbudową uszkodzonych komórek lub wymianą starych komórek na nowe. Natomiast pod wpływem stresu, pod wpływem zmartwień, nasz układ immunologiczny nie jest w stanie zajmować się remontem. I dlatego, uwaga, u ludzi, którzy się martwią, niektóre grupy komórek są szczególnie dobrze widoczne. I te grupy komórek nazywają się zmarszczki. A zmarszczki nie są dobre dla związku.